Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Inforojek, a dzisiaj znów ekstrakt najważniejszych informacji, a przez ostatni tydzień troszeczkę się działo. Przede wszystkim w moim życiu, jak doskonale już, kochani, wiecie, jak i na moim kanale. Rzućmy sobie tak szybciutko okiem, co tu od ostatnich Inforojek od zeszłego piątku miało miejsce. Standardowo, jak co sobotę, Far Cry 3, 11 część, zaraz mnie hojc strzeli, Roy Playing Games. Następnie Happy Wheels 23 część i dużo zła. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku będzie lepiej pod kątem akurat plansz. To jest pewna losówka, ja mam tego jak najbardziej świadomość. Następnie dokładna liczba, wyjątkowa dla mnie sytuacja, 1000 filmów i specjalny, oczywiście tutaj z przymrużeniem oka, materiał wideo z wersji beta gry Twoje Uniwersum. Bardzo się cieszę, że fajnie przyjęliście ten materiał i to dla niego zgoliłem zarost i to było głównie powodem. Na szczęście jutro już powinno być lepiej, szybko odrasta i tyle, ale zawsze chciałem stworzyć taki film, no i w dniu, w którym nagrałem 1000 film, przyszło na świat moje pierwsze dziecko, jak doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Następnie Longshortik, cyk, z którymi fajnie mi się współpracuje, fajnie mi się je dla Was tworzy, tym razem padło na Cindy Kate. Następnie jak co piątek, postnuklearny poniedziałek z nowym intrem Fallout 2, część 12, Cryptopolis, Gecko i wreszcie weszliśmy w posiadanie naszego auta, które w sposób niewymowny ułatwi nam przemierzanie pustkowi po tej fantastycznej grze. Następnie Intel Extreme Masters i moja bardzo jak zwykle niepoważna wideorelacja z tego cholernie istotnego, w sumie dla świata, głównie e-sportu, wydarzenia na terenie mojego rodzinnego miasta Katowice. Dlatego jeśli nie byliście, zapraszam do zapoznania się z materiałem. Zakończyliśmy również we wtorek Fira. Okrągła dziesiątka, horrorek we wtorek, the end, kochani. Znów z kolei w środę zakończyliśmy Skyrima. 44. część Skyrima w myśl dodatku i czekamy w tym momencie na zbliżającego się na pecety Dragonborna z kolei. Bardzo osobisty, bardzo ważny dla mnie vlog Moje Urojenia, część 106, gdzie pokazałem Wam swoją piękną córeczkę. Oczywiście takie materiały nie będą należeć do czegoś, co będzie stale się pojawiało na moim kanale z oczywistych, moralnych, nie tylko względów. Jednak dlaczego zdecydowałem się na taki materiał, dokładnie myślę wyjaśniłem to w samym materiale. Tak jak prosiliście, bym tym razem jeszcze raz zagrał Paranormal. Nie dziwi mnie taka Wasza odezwa pod pierwszym materiałem z tej przeglądarkowej, fajnej gry. Po prostu gra jest dobra i w tym momencie regeneracja baterii kamery poprzez przespanie się w łóżku faktycznie się opłaciło, bo zaowocowało kolejnymi chorymi motywami. Jeszcze dzisiaj cieplutki materiał, druga część dodatku DLC Koszmar w North Point, Nightmare in North Point. To by było na tyle. Także dużo, były vlogi, były gry, zakończyliśmy kilka serii, rozpoczęliśmy kilka serii. Przede wszystkim oczywiście narodziny dziecka, 1000 filmów. Także no taki grubaśny, myślę, że przyznacie mi rację, ten ostatni tydzień był. Okej, jeśli chodzi o materiały dla serwisu gram.pl, tutaj taka maksymalna odskulowa, arkadowa strzelanina Fistful of Gun, coś po prostu nowego. I w kolejny mini vlog, mianowicie Gry to zło, znów mój wideo komentarz na temat tego, na temat czego napisał Sławek Serafin swój artykuł właśnie na ramach serwisu gram.pl. Także zapraszam serdecznie z zapoznaniem się z materiałami dla gramu, jak i z materiałami na moim w tym momencie kanale. Kochani, jeszcze taka, myślę, ciekawa dla Was informacja, z której oczywiście postaram się wraz z Rokiem dla Was wypichcić sympatyczny materiał, to znaczy zostaniemy zaproszeni dokładnie w przyszłym tygodniu, w weekend 2 lutego do Warszawy na tajny pokaz gry Crysis 3 dzięki EA Games Polska i będziemy mogli zarówno
pograć i nagrać dla Was materiał zarówno z wersji gry dla pojedynczego gracza, jak i z uciech wieloosobowych. Będzie tam jeszcze jedna niespodzianka, którą może uda nam się zarejestrować, ale o której nie chcę mówić. Jednak niech przed smakiem wszystkiego będzie właśnie ten krótki zwiastun anonsujący właśnie to, co za niedługo się wydarzy na naszych kanałach w ramach takiej troszeczkę relacji z eventu. PEGI 16. Witamy w nowym świecie. Takim samym jak ten stary. Okej, to tyle i w tym momencie przechodzimy znów do motywu z charytatywną tarczą Roya i zostałem poproszony o zaprezentowanie Wam tutaj szczytnego celu mającego w idei pomóc niejakiej Martynie Kaczmarek. Martynie w Kaczmarek, która boryka się z mózgowym porażeniem dziecięcym i w niedowładem ręki. Tak, myślę, że można to ująć. Jak można pomóc, o co dokładnie chodzi? Oczywiście, jak w stosunku do wszystkiego, o czym Wam zawsze mówię, jest link w opisie mojego filmu. Następnie nie mniej ważna inicjatywa pasjonatów, jeśli chodzi o skoki narciarskie, czyli tak zwane orły Darnowa. O co chodzi z tą skocznią? Jak można pomóc? Jak można, powiedzmy, rozpocząć udzielać się w tej idei pasjonatów sportowych? Macie oczywiście link, tym razem facebookowy, Orły Darnawa. Okej, jedziemy z polecanymi kanałami w liczbie 4. Rozpoczynamy od Gokudama. Gokudam i w tym momencie bardzo fajne przeróbki, bardzo fajne takie materiały na zasadzie daniny, czyli tribute, jeśli chodzi o gry komputerowe i w stosunku też do innych kwestii związanych z szeroko pojętą kulturą. O, myślę, że tak to mogę ująć. Oprócz tego bardzo fajne poradniki, czyli znów nie robimy coś w 100% dla nas, tylko podajemy pomocną, niewidzialną, ale jak najbardziej namacalną dłoń w kierunku innych youtuberów. Także Gokudam Wam to zaoferuje. Gokudam Wam to da. O. Następnie Sierra Game Vlog. Sierra Game Vlog i tutaj mamy praktycznie tą samą ilość fajnych vlogów, co materiałów z gier komputerowych. Także można i poznać troszeczkę autora danego dzieła, jak i jego dzieło. Także Sierra Game Vlog. Następnie niejaki Trollman. Trollman HD i tutaj z kolei mamy różne śmieszne przeróbki. Bardzo to mnie zainspirowała głównie fanart Sąsiad. To sobie możecie zobaczyć. Bardzo mi się to spodobało w tym momencie. Syndicate'a mamy. Mamy Dotę. Mamy Lego. O, tak może dla młodszych odbiorców w tym momencie. Jest tu troszeczkę tego. Także i działalność stricte game'owa i taka może nietypowo vlogowa, ale na zasadzie przeróbek czegoś dla śmieszne. Po prostu jest w czym wybierać, trochę tutaj tego u Trollmana znajdziecie. Kanały polecane zamknie w Kornix, grajmy jak szlachta, play games like a sir i w tym momencie oprócz bardzo fajnych relacji, raczkujący kanał, ale bardzo sympatyczny, porady kulinarne nawet się znalazły, gameplaye, informacje, Q&A, no dużo, dużo tego naprawdę jest i znów nie wszystko może się spodobać, ale im więcej różnorodnych tematycznie playlist na kanale, tym większe prawdopodobieństwo, że kupimy serce jakiegoś kolejnego bądź pierwszego potencjalnego widza. I to jest właśnie fajne. Nie zamykać się w jakichś, jak się to mówi, prostych, stricte, jednotorowych ramach.
Oni tego nie robią i zasługują na moje polecenie. Także cztery te kanały. Wiadomo, nawał obowiązków, mała za plecami i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno charakter moich filmów najbliższych będzie zgoła odmienny niż do tej pory. Jednak nie będzie to jakoś super długotrwały efekt ze względu na to, że jak mała zacznie... będzie w stanie odwiedzać dziadków, wujków, chodzić na spacery i tak dalej, to będę wykorzystywał ten czas, żeby nagrać dla Was coś bardziej rojowskiego niż patrykowskiego, może tak to ujmę, ale rozumiecie to doskonale, nic Wam nie muszę tłuc. Kochani, jeśli chodzi o zbliżający się weekend, to na pewno będzie Rock'n'Roll of Battlefield 3, na pewno będzie kolejna część Far Cry 3 i właśnie wyjątkowo Wy wybieracie dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, co jutro wolicie jako pierwszy materiał, bo drugim będzie Far Cry 3. Co wolicie jako pierwszy materiał? Czy śmieszny odcinek prymitywnie, czy myślę, że równie śmieszny sentymentalnie przez gry? Napiszcie, ja sobie rano odpalę komentarze pod tymi tworekami, zobaczę, co było najczęściej powtarzaną się propozycją i wezmę się za robienie dla Was filmu. Jak zwykle z pasją i oddaniem. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. To był Patryk Rojorewski, kolejne inforejki. Trzymajcie się, kochani, serdeczna tarcza. Hejas!